witajcie w dniu drugim. My właśnie jesteśmy w drodze do Władysławowa. Idziemy na dworzec, ponieważ wykupiliśmy bilety na Hel, które kosztowały nas na 3 osoby 25 zł, a podróż trwa 33 minuty. Nasza noc dzisiaj upłynęła bardziej spokojnie niż poprzednia, na pewno mi, dlatego że schizuje się, bo Borys ma nad nami łóżko rozkładane i miałam wrażenie, że ono się zarwie. Także w pierwszej nocy prawie w ogóle nie mogłam zasnąć, ale już dzisiaj było spoko. Łukasz jest w chwilowej niedyspozycji, dlatego nie wiem, czy on się dzisiaj pokaże w ogóle. Także ja będę chyba prowadziła tego vloga. Dobra, dotarliśmy do Władysławowa. Odjeżdżamy z peronu pierwszego, z toru trzeciego. Nie ma zbyt wielu turystów. Pewnie odstraszyła ich trochę pogoda, a może jeszcze śpią po dniu wczorajszym. Także dzisiaj większość sklepów jest zamknięta, bo wiadomo, jest niedziela, ale też jest święto flagi. Także wiadomo jak jest, ale widziałam, że niektóre restauracje są otwarte i mamy zamiar coś sobie zamówić dzisiaj do jedzonka. Chyba, że uda nam się zjeść w środku. No, no nie wiem, zobaczymy zresztą, co tam, jak to będzie wyglądało. Muszę kupić koniecznie z Helu magnes, bo jeszcze nie mamy. Także widzimy się w pociągu. Łukaszku, możesz opowiedzieć o swoim samopoczuciu dzisiaj? Nie, brak słów mi po prostu na to samopoczucie. Że nie mówiłeś? Tak. Wolę nie mówić nic. Ale dlaczego? Ale wczoraj byłeś taki rozgadany. No, i właśnie wyczerpałem limit swoich słów i starczy. Baterie nie naładowane. Nie. Może w piekle naładujemy. Może i tak. Hell yeah. Waste of words, waste of breath, 'cause I've got none to say. Thoughts they burn inside my chest, can't take it one more day. No matter how much pain I'm in, no matter how gotta... Ola, jak po zjedzeniu gofra? Dobrze. Boro? O, wielki był. Marcin? Nie daliśmy rady zjeść, no Marcin zjadł akurat, ale był ciężki do zjedzenia. No. Tyle bitej śmietany pani naładowała, że no nie byliśmy w stanie. Już jesteśmy w tym pociągu i śmigamy zaraz właśnie na Hel. To piekła. Cause the light's just around the corner. Przyszliśmy do Fokarium na Helu. Koszt wstępu to 5 zł i musicie osoby? Od osoby i musicie mieć rozmienione pieniążki. Ale jest rozmieniarka przy wejściu, tak. Można. I płatność jest tylko gotówką. Ale ile tu pływa tych fok? 4-5, tak? 5 chyba, no. No, a na razie do środka nie można wejść, no, z wiadomych powodów, nie? No, ale fajne, śmieszne. No, także w maksie pewnie spędzicie tutaj z 15 minut 20. Tak jest. Waste of words, waste of breath, 'cause I've got none to say. Thoughts they burn inside my chest, can't take it one more day. No matter how much pain I'm in, no matter how, gotta think, I gotta breathe. Changes to come. Idziemy sobie kładką, która powstała w 2013 roku i słuchajcie, możecie przejść od pełnego morza do samej zatoki. Powstało to po to, aby nie niszczyć wydm i ogólnie przyrody, tak, żeby nie deptać i nie chodzić po tym. I powiem wam, że super to wygląda, szkoda tylko, że pada deszcz i ostro wieje. No, ale długa ta kładka jest. Bardzo długa, nie? Tak. Bardzo fajnie to wygląda i latem musi być naprawdę pięknie. Waste of words, waste of breath, 'cause I've got none to say. Thoughts they burn inside my chest, can't take it one more day. No matter how much pain I'm in, no matter how, gotta think.
breathe, yeah. Changes to come, cause the light's just around the... Zeszliśmy sobie do restauracji Armada na Telub. No i żeby coś zjeść, żureczek schabowy wleci. Monia, co wziąłaś? Ja wziąłam łososia z ziemniakami, ale też, nie? Ale żurek też wziąłam. No, fajna pogoda jest, bo pada także. Więc trzeba się ogrzać, zjeść coś, bo zgłodniliśmy. Ale zrobiliśmy już 10 km na piechotę, także mamy nadzieję, że jeszcze dobijemy do 15. No mamy w planach jeszcze tą latarnię zaliczyć morską, ale no, się myślę, uda, że do 15 spokojnie dobijemy. Waste of words, waste of breath, 'cause I've got none to say. Thoughts they burn inside my chest, can take it one more day. No matter how much pain I'm in, no matter. Dotarliśmy pod samą latarnię morską na końcu Helu. Wieża ma ponad 40 metrów wysokości i widać, a jej światło widać z odległości około 36 km. No i niestety pada, a wieża jest chyba zamknięta, bo ludzie tam widzę podchodzą. Ale i... pada to jest mało powiedziane, po no, prostu jesteśmy cali przemoczeni i naprawdę ciężko nam cokolwiek deszcz, dla was jeszcze nagrać. No właśnie deszcz nam kurde krzyżuje plany dzisiaj i nie wiem czy z tego wyjdzie odcinek, ale wyjdzie zobaczymy. Wyjdzie odcinek, tylko że no... Krótszy troszeczkę, no. No nie pokażemy niestety tego wszystkiego co mieliśmy w planach. Chcieliśmy wam pokazać Muzeum Morświna, Muzeum Rybołówstwa, ale no niestety no nie ma opcji, po prostu zobaczcie jak my wyglądamy. No, jesteśmy cali mokrzy. Buty, nie wiem czy to widać, całe mokre, całe skarpety mokre. Marcin z dzieciakami poszedł po herbatę. No i wracamy chyba do domu, no po 17 mamy pociąg. Wracamy chyba pojedziemy sobie Meleksem. Pytałem o ceny Meleksów, to 7 zł od osoby płacicie i na dworzec pod latarni za tyle dojedziecie. No szkoda. Szkoda. Ogólnie no, zwiedzanie jest dostępne tutaj w tej latarni od 1 maja, ale chyba z tego co widzimy, bo tam ludzie podeszli, to jest zamknięta jeszcze, no wiadomo. No niestety. Pomimo tego, że część na przykład, tak jak widzieliśmy muzeum na przykład właśnie Fokarium było otwarte, tak? Więc chociaż częściowo. No. No ale niestety tutaj jest zamknięte, więc też nie wejdziemy. No ale Fokarium dlatego, bo pewnie jest dlatego, że jest na powietrzu, świeżym powietrzu, nie? tak. No. No widzicie, pokrzyżowała nam plany trochę pogoda, pomimo tego, że się złaziliśmy, już zrobiliśmy z 12 km, ale no nie nagraliśmy tego wszystkiego, co chcieliśmy. No, zjedliśmy w tej Armadzie, tam jedzonko pyszne było, schabowy, wy co mieliście, łososia, nie? Tak, łososia z ziemniakami i surówką, naprawdę był bardzo dobry. Czystkowy. No, sos był bardzo dobry, super. No. Polecamy. I co, będziemy musieli wracać. Kurczę, no szkoda, myślałam, że sobie posiedzimy na plaży, pogadamy jeszcze, no ale... Niestety. Posiedzimy sobie w przyczepie i pogadamy. No, posiedzimy sobie w przyczepie. No. Więc może coś nagramy jeszcze z przyczepy, jak się uda. Ciepła herbatka w Meleksiku, jedziemy na dworze. Zdążyliśmy na, znaczy prawdopodobnie zdążymy na pociąg 16:15, także... Bo mamy 7 czy tam 5 minut. No. No. Kupiliśmy szybko bilety na Koleo i śmigamy. Jak właśnie zastanawiali się, co robimy teraz po Helu, to zobaczcie. Wieje jak cholera, no siedzimy w tym szczepie i zamulamy. Wracając z kempingu, zajechaliśmy jeszcze do Pucka, chcieliśmy zobaczyć jak wygląda port i Stare Miasto. Idziemy teraz do sklepu z pamiątkami kupić magnes. A jak tam byłaś już, nie? I byłam, przepiękne rzeczy i też dużo rękodzieła, kaszubskie klimaty, w ogóle no cudownie. Moje klimaty zresztą. Teraz zobaczymy. Waste of words, waste of breath. Cause I've got none to say. Thoughts they burn inside my chest. Can take it one more day. No matter how much pain I'm in. No matter how. Gotta think, I gotta breathe, yeah. Changes do come. Cause the light's just...
są ciasteczka. Dobre, a dupa rośnie. A z jakiej cukierni? Cukiernia Hoffman. Hoffman, ale te ciacho to ładnie wygląda. No, to jest taki deserek. Ja nie wziąłem nic, powiem wam szczerze, bo mam ochotę na jakąś zupę. Jeść jakąś zupę. Malina, mango, czekolada. A Borys ma Snickersa. Też mam ochotę na jakieś danie. Wjazdożył za mocno. Mhm. Znajdujemy się obecnie na Starym Mieście w Pucku. Jest to miasteczko, w którym mieszka około 11 tysięcy mieszkańców i znajduje się na Kaszubach, jakby ktoś z was nie wiedział. Możecie tutaj przyjechać, zobaczyć sobie port, odbyć spacer po molo, czy odbyć rejs statkiem wycieczkowym. Co tam jeszcze? Jest tu też trochę zabytków, przepiękne kamienice na Starówce, właśnie drewniany szpital barokowy, neogotycki ratusz, kościół, znajduje się też Muzeum Ziemi Puckiej. Także ja was zachęcam, my też nie będziemy tak dogłębnie zwiedzać tego miasta, ale przyjechaliśmy sobie tutaj, właśnie zjedliśmy ciekawe ciasta, które kupiliśmy w cukierni Hoffman. Widać, że to jest cukiernia z tradycją. Co tutaj jeszcze się znajduje? Znajduje się też tutaj, widziałam, i zaszłam nawet, kupiłam zresztą magnesy w przepięknym sklepie z pamiątkami. Przecudowne rzeczy tam się znajdują, gdybym tam weszła na dłużej, to bym mogła przepaść. Także zajedźcie, jeżeli będziecie mieli po trasie, a jeżeli nie, no to specjalnie zawsze możecie sobie przyjechać tutaj nad morze, nad Zatokę Pucką. Kupiliśmy pizzę w restauracji, jak ona się nazywa, zaraz pójdziemy, zobaczymy. Mozaika nadmorska. A zaraz młody będzie testował. Idziemy zjeść z kapitanem. Tu siedzi kapitan przy wejściu na molo. Idziemy. Powiem wam, że na pizzę czeka się 5 minut. No teraz jest wcześnie, bo jest godzina która tam? Po 12. Po 12 i jeszcze ludzi nie ma, ale od razu tylko pach, skleił do pieca, heja. No, jak smak? Bardzo dobra. Tak? Boro jest znawcą pizzy. Tak, i fanem pizzy. Więc można mu ufać na słowo i można śmiało jeść. Ta pizza capricciosa kosztowała 27 zł. 26. Plus 26. 4 o, pan wróbelek no 30... za tobą, Boro, zobacz. O, jaki ładny, zobacz. O, on zaraz na pizzy chce, wiesz co? Waste of words, waste of breath. Cause I've got none to say. Thoughts they burn inside my chest. Can take it one more day. No matter how much pain I'm in, no matter how, gotta think, I gotta breathe. Changes do come.